A moim dzisiejszym gościem jest aktorka Agata Kulesza. Dzień dobry. Cześć, Agata. Agaty nie trzeba specjalnie przedstawiać, no ale tytuły robią wrażenie. Sala samobójców, Róża, Ida, Moje córki krowy, Jestem mordercą, Zimna wojna, czy ostatnio Sala samobójców, Hejter. Ach, tak. Trochę tego jest. Oczywiście to tylko te najfajniejsze i najbardziej znane, nagradzane, najgłośniejsze, tak? Wymieniam. Bo oczywiście można by wymienić i Klan i tak dalej, ale, ale jest. My z kolei poznaliśmy się na takim planie pewnego feralnego filmu, o którym niewiele ludzi wie. Filmu pewnego greckiego reżysera, tak, w tytule Dark Crimes, gdzie ja podawałem herbatę, a ty... A to się nazywało Dark Crimes, tak, a nie True Crimes? True Crimes, okay. A teraz Dark Crimes. A, okej. Okay. Ja tam podawałem herbatkę, a ty grałaś żonę postaci granej przez Jima Carreya. Tak, ostatnio nawet znalazłam, zobaczyłam w telefonie, robiłam porządek, jakie ładne zdjęcie tam z dedykacją od Jima miałam. Sobie myślałam, o, jakie to miłe. No ale pamiętamy... A jak wspominasz plan? No, a ty? Znaczy, ja się tam dużo nauczyłem. To był taki mój jeden z pierwszych takich większych, wiesz, asystenckich prac, gdzie mogłem się przyjrzeć i no... Wiesz co, ja nie za bardzo pamiętam planów, które były niefajne, a ten plan to takich zaliczam. To znaczy, taka była dziwna metoda, z którą ja się nie zgadzam, czyli reżyser próbował wzbudzić we mnie prawdziwe emocje, a ja jestem od tego aktorką, że nie trzeba mną manipulować prywatnie, żebym ja miała jakąś emocjonalność, więc pamiętam, że byliśmy w lekkim konflikcie. Chyba on ten konflikt miał ze wszystkimi. Tak, tak, on wybierał dyżurnego, z tego co pamiętam. Zawsze każdego dnia, że tak, tego dnia będzie ten pion odpowiedzialny za wszystkie nieudane rzeczy. Ja na tyle to wyrzuciłam, że ja nawet nie obejrzałam tego filmu, ale obejrzę go, bo... Ja, słuchaj, kupiłem w Empiku, chyba gdzieś znalazłem za 20 zł i mam DVD. I obejrzałem. No i jest, no jest ciężko. Ale ja słyszałam, jest, że są dwie wersje, że jest wersja reżyserska i że jest wersja producencka. Ale to ja nie wiem, którą obejrzałem. No, na DVD prawdopodobnie producencką, ale tam nawet było jakieś limitowana dystrybucja w Stanach, ale taka dosyć mała chyba. Oczywiście ja się cieszę, że wzięłam w tym udział. Ja tam krótko przecież byłam. No, tam miałaś kilka jakiś taki dni. Stres związany z tym, że po angielsku, tak, Jim Carrey, oczywiście, wiesz, że miałam. No jeszcze tym bardziej, że ten reżyser wiedział, to było dosyć zabawne, bo tam nie pamiętam, nie wiem, czy ty pamiętasz, on tam próbował mnie zmanipulować do pewnej rzeczy i się przyczepił, że ja mam niemieckie R, ponieważ ja z nim się komunikowałam po niemiecku. A, bo on znał dobrze niemiecki, tak. On studiował w Berlinie też... i myśmy się komunikowali po niemiecku, więc później się przyczepiał, że ja mam w angielskim niemieckie R, co mi się wydaje, że przy nim ja po angielsku mówiłam pięknie. Później pamiętam to zdziwienie Jima, bo Jim był też takim, on to wszystko łagodził i na początku... Konflikty. Jak, tak, i pamiętam, że on po prostu, być może ten reżyser lubił pracować w konflikcie. Są tacy ludzie, których konflikt daje im taką adrenalinę, że to jest dla nich kreatywne, tak, i że to jest takie super, że to jest jakby... Tylko, że tak się chyba można bawić w kinie autorskim, jakimś takim bardzo autorskim, a kiedy już wchodzisz profesjonalnie, jesteś zawodowców, dostajesz ekipę profesjonalistów, to... No, to młody twórca był, ale miał bardzo dobry film, ten tam Miss Violence. Bardzo dobry film, który ja widziałam i wydawało mi się, że to jest ekstra, bardzo ciężki, ale dobry film. Później ta praca w takim stylu, za którą ja nie przepadam. Znaczy ja uważam, że w ogóle ja muszę mieć pewien rodzaj luzu i rozluźnienia. Nie mówię o tym, żebym ja była taka luźna, tylko żebym miała swobodę i szacunek dookoła, bo wtedy mi wyobraźnia hula. Rozumiesz, że to nie jest jakieś takie, że ja na takim spięciu, bo na takim spięciu to ja nic nie dam reżyserowi. Ja dam tylko taki level, taki basic, taki wiarygodność. I to jest jedyne, co ja, bo ja się nie będę zażynać dla kogoś, kogo widzę, że mi się niedobrze współpracuje. No, oczywiście. Ale obejrzę ten film. Ale nie bez powodu zacząłem od tego filmu też, bo Tom Hanks kiedyś powiedział, że są filmy, gdzie jest fantastyczna atmosfera i wszystko idzie jak po maśle i wszyscy się kochają, a niestety wychodzi kiepsko, a są takie, gdzie jest bardzo ciężko i codziennie się, nie chce się wstawać na plan, a okazuje się, że są nominacje do Oscarów i wielkie, wielkie zwycięstwo. No, ale tak, jest też oczywiście tak, że jak jest dobrze, to dobrze, jak jest źle, to jest źle, ale oczywiście, gdzie ja z tym, tak, idę z pytaniem do ciebie, czy ty po tylu latach i takich doświadczeniach, jakie masz, jesteś w stanie wyczuć na planie, że to coś idzie w dobrym kierunku, a lub nie? Albo może już decydujesz się i już wiesz, czytając scenariusz, więc w ogóle nie dopuszczasz do siebie możliwości, że możesz pracować na jakimś słabym planie ze złym reżyserem albo przy złym tekście. Nie, nie, to jest ryzyko, wiesz, bo tu jakby nie ma takiego, że zawsze na przykład nazwisko czyjeś będzie zawsze gwarancją świetnej rzeczy. Nie, bo każdy z nas, tak jak, nie wiem, i ty jako reżyser, ja jako aktorka, czy wszyscy idziemy na plan i chcemy zrobić jak najpiękniej, ale po prostu czasami oczywiście się nie udaje. To nie jest tak. No, ja oczywiście dobieram scenariusze, mówię, dobra, to mnie interesuje, ta historia mnie nie interesuje, to lubię, to już
grałam, czyli gdzieś tam rozpatruję, czy wziąć udział w takim projekcie. Trochę czasami biorę taki, że na przykład projekt ryzyka, tak? Że ja już nie muszę się tu starać, udowadniać, więc wezmę jakieś takie ryzykowne projekty i to bardzo lubię, ale nie będzie tu gwarancji, że to będzie super. Natomiast co do atmosfery na planie, to ja uważam, że to jest bardzo ważne. Tu tak czasami sobie myślę, że ja wolę spędzić 2 miesiące w dobrym towarzystwie, niż mieć świetną, wspaniałą rolę. Mówię poważnie, jest mi szkoda tego czasu. I z nagrodami i tak dalej. Byłoby mi szkoda tego czasu, na przykład wyobrażam sobie sytuację, że jadę na plan, gdzie się stresuję, gdzie się boję, gdzie ktoś się, nie wiem, jest jakiś mobbing, jakaś przemocowość. To nie, to ja nie mam czasu na to. Nie, to ja już dziękuję. To ja już wolę, trudno, nie wyszedł film, ale 2 miesiące miałam fajnego życia, a nie jakiegoś... Ja już nie mogę się stresować i denerwować. To mam nie nadzieję... Nie musisz. No wiesz, musieć jakby emocjonalność mam taką, a nie inną, więc wiadomo, że ja jestem emocjonalna w takim sensie, że mogę czasami przyjąć emocje, które nie są mi potrzebne, ale muszę się oszczędzać. Tak uważam. Ale to też nie musisz się babrać, bo kiedyś no, Jan Peszek mi powiedział, zapytałem go... dlaczego ostatnio nie gra w filmach tyle, no. co grał kiedyś i powiedział, że on po prostu nie musi. On ma za co żyć. Wybiera sobie projekty, w których chce pracować, w których czuje, że jest dobra energia, w którym czuje, że zostanie potraktowany odpowiednio, w których czuje, że ma też coś do zagrania, a niektórzy nie mają takiej wolności, takiego wyboru, że mogą sobie zdecydować. To jest luksusowa sytuacja, to znaczy moja sytuacja teraz zawodowa, czyli że ja mogę sobie wybrać, co będę grała, to jest luksus. Czyli i absolutnie nigdy bym nie oceniła, nie powiedziała, Jezu, jak ktoś mógł to wziąć, jakby żeby w tym grać, absolutnie. Każdy ma swoją motywację, każdy ma swoją sytuację życiową, każdy ma swoje życie. Swoje kredyty i tak dalej. Tak jest. Ja mam akurat ten luksus, a z drugiej strony jeszcze jeden wielki luksus, to jest to, że moja praca jest moją pasją. Ja to po prostu uwielbiam robić. Uwielbiam to. Teraz... Podobnie, więc... No właśnie, no tak to już z nami jest. To super, nie? Ale no właśnie dzisiaj nawet gadałam z kumplem, mówię, ty zobacz, ja nie grałam ostatni raz na planie, byłam w styczniu. Cholera, czy ja jeszcze umiem grać? Że nagle, bo ja jestem zdania, że aktor musi być trochę jak sportowiec, nie? Musi być w treningu. Mhm. I mówię, Jezu, dobrze, że wracam w lipcu na plan, bo jakoś tak się czuję, że może się zacznę stresować albo się będę bała, no ale mam nadzieję, że nie, po prostu lubię tę pracę. No a ostatnie jeszcze pytanie w tym wejściu. Mówiliśmy, był Jim Carrey i Toma Hanksa wspominałem. Zagrałaś po angielsku z Jimem Carreyem. Jak to było z tymi propozycjami po idzie i po nagrodzie krytyków w Los Angeles, czy posypały się trochę międzynarodowe propozycje? Tak. Nie będę mówiła jakie, bo to były dosyć takie poważne nazwiska, ale ja wtedy nie byłam w stanie, wiesz, ja nie mówię tak po angielsku, żeby to był tak dla mnie swobodny, więc wiadomo, że to się łączyło z wielkim stresem i z wielkim obciążeniem. I ja wtedy nie miałam energii na to. Naprawdę nie miałam na to energii. Pamiętam, jak nagrywałam z szacunku do Sorrentino, nagrywałam tak długą scenę do Młodego Papieża po angielsku ze 33 strony. Ja wiedziałam, że muszę to zrobić, już trzymałam mi agentka nawet napisany tekst, bo nie byłam w stanie się nauczyć, ale ja wiedziałam, że ja nie mam energii, ja nie mam siły. I teraz też mam jakieś, teraz jestem silniejsza trochę i w tym sensie, że mam energię, że nie jestem zmęczona i mam takie, trochę się przesunęły przez pandemię, jeden bardzo daleko projekt na świecie i na przykład tam, tutaj teraz w tym czasie powiedziałam, dobra, tak, chcę to zrobić, to jest wyzwanie i spróbuję to zrobić. I... Ale to jest angielski, że grasz Polkę, tylko gram że... Polkę, okay. Oczywiście, gram Polkę. Nie, i... że udajesz, że jesteś... Nie. No to już nie jest możliwe. Tak. I drugi, jest też taka propozycja, też tam, to też jest Polka, mówiąca po angielsku. No wiesz, no ja za granicą nie zagram niczego innego. No, jak teraz skończyłam rosyjski film, zagrałam go po rosyjsku, no to też mam akcent. W sensie, że polski akcent. No właśnie, ale ten film dzięki Bogu nie mówi o tym, skąd oni są. Byliśmy z Andrzejem Chyrą jedynymi Polakami na planie i graliśmy po rosyjsku. Ale chyba łatwiej jest Polakowi grać po rosyjsku niż po angielsku. A ja nie wiem, myślę, że wam, młodszym, jest łatwiej po angielsku niż po rosyjsku. Okej, okay. No ale tobie po... Dla mnie łatwiej po rosyjsku, po rosyjsku. No dobrze, moim gościem jest Agata Kulesza i dlatego, że Agata jest ze Szczecina, te dwa utwory poleciały. Pogodno, Tak to teraz i zespół Hej. Katarzyna Nosowska 2015, taki jest tytuł utworu. No ciekawe, o co teraz zapytasz. No, no tak sobie wymyśliłem. Wymyśliłem sobie, że będzie Szczecin, no to pójdziemy od początku, ale nie będziemy jakoś tutaj szli przez całe twoje życie, ale początek Szczecin, Akademia Teatralna. Mnie interesuje coś takiego, kto albo co ci dało najwięcej w szkole? Czy pamiętasz coś takiego konkretnego albo przełomowego?
A że nagle, że ja będę aktorką? Nie, 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 że kiedy sobie myślałeś, że jesteś aktorką. Tylko jesteś już w szkole i próbujesz się nauczyć tego zawodu. A, w teatralnej szkole, tak? Czy było jakieś spotkanie, czy był jakiś profesor, czy było coś, jakaś scena, która nagle cię tak zweryfikowałaś, że to tak to się robi. Nie, chyba w szkole to jeszcze nie. Wiesz, ja ostatnio jakoś pracowałam z młodymi ludźmi i sobie zdałam sprawę, jak trudno jest wytłumaczyć ten zawód. Ja nie wiem, czy bym dobrze uczyła. Czyli wykładasz? Nie, prowadziłam warsztaty. Nie mam na razie czasu na wykładanie. Okay. Miałam takie propozycje, ale jeszcze za bardzo jestem praktycznie wciągnięta w pracę. A to jest duża odpowiedzialność. Bo zajmujesz się wrażliwością tych ludzi i naprawdę trzeba odpowiedzialnie się poruszać. I uważam, że szkolnictwo artystyczne polega na niczym więcej jak na inspiracji. Czyli musisz tego człowieka spotkać i przekonać go, żeby zrozumiał, że warto się rozwijać, że trzeba oglądać, że trzeba czytać, że trzeba szukać czegoś, co porusza. I tak mam to szczęście, że spotkałam, nie wiem, Wieśka Komasy czy Maję Komorowską, czyli bardzo silne osobowości, które potrafiły mnie zainspirować. Zresztą Jadwigę Jankowską-Cieślak, mogłabym wiele takich nazwisk, Marek Walczewski później w teatrze, które nagle, że ja patrzyłam, mówiłam wow, ojej, jakie to wspaniałe, czy coś, no inspiracja. A ty byłaś jednym z ostatnich roczników, które mogły jeszcze poznać, czy spotkać w szkole Tadeusza Łomnickiego. Tadeusz Łomnicki. Ja zawsze pytam o niego, bo to jest jeden z moich ulubionych polskich aktorów ever. W sensie... Ja z nim nie miałam zajęć, ale powiem ci, że jak Tadeusz Łomnicki się zjawiał na korytarzu, to wszyscy stawali na baczność, kłaniali się, pamiętam, w pas, a on, są takie anegdoty, on był niezwykle prześmiewczy. I ja byłam chyba na drugim roku. Siedziałam na ławce i szedł Tadeusz Łomnicki, więc natychmiast się zrywasz, mówisz, dzień dobry panie profesorze. I on tak powiedział, dzień dobry, nagle się cofnął i mówi do mnie, z którego pani jest roku? I ja mówię... Z drugiego. A to on tak spojrzał, powiedział, widać, taka powaga z oczu bije. Tak mnie trochę wyśmiał tym, ale bardzo... No bawił się. Tak, lubiłam te opowieści o tym, jak on uczył i to był wielki mistrz. Zresztą tak samo jeszcze wtedy w szkole była Ryszarda Hanin, z którą ja też nie miałam zajęć, ale to też była taka postać bardzo silnej, wspaniałej aktorki, która uczyła młodych ludzi. Wiesz, bo to jest trudne uczyć. A myślę, że to jest trudne. Nagle dotykasz takiej tkanki, możesz jednym nieodpowiedzialnym zdaniem zamknąć kogoś. Naprawdę, to jest duża odpowiedzialność. Złamać. Ale to już w ogóle na planie reżyser do aktora, pracując z nim, w jednym słowem, zdaniem może sprawić, że w ogóle dzień jest do chrzanu. Tak, to prawda. Wszystko to prawda. Jest do kitu dzisiaj. No wiesz, to nawet wszystko tak się dzieje, bo ten aktor jest taki trochę wrażliwy i to nie jest tak, że bo wszyscy mówią, Jezu, aktor na planie taka święta krowa. Ale ja pamiętam, jak Paweł Pawlikowski chyba przyjdzie, zebrał dziewczynę od make-upu i powiedział, i wy jesteście pierwszym miejscem, do którego wchodzi aktor. I wy, i kostiumy. Jeżeli coś będzie nie tak, to ja dostanę aktora w słabej kondycji. Ja niewiele zrobię, więc proszę was o to, żeby oni mieli komfort. To jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. To teraz byłem w Berlinie i tam była... zabij mnie, ja sobie to potem zmontuję. No. Spotkanie z wielką brytyjską aktorką, blondynką. Helen Mirren, dziękuję ci. Skąd wiedziałaś, że to chodzi o Helen Mirren? Nie wiem. Helen Mirren mówiła, że jak ktoś wstał i zapytał, też chciałem zadać to pytanie, ktoś mnie ubiegł, oczywiście jakąś radę od aktorki dla reżyserów młodych. I ona powiedziała, że by się nie bać wchodzić rano do make-up busa. Albo niektórzy dzień nie wchodzą, dobry, tak. Żeby powiedzieć, jak się czujesz, żeby wprowadzić jakąś dobrą atmosferę, przynieść tak uśmiech. Ja robiłem, ale mój ktoś mi też to podpowiedział, ale nie zawsze. Czasami nie ma czasu. Ja się nie boję wchodzić do make-up busa, ale ja często rano ustawiam scenę, tutaj dyskutuję z drugim reżyserem i tak dalej i już przychodzi mi aktor na plan gotowy przez asystenta drugiego reżysera, ale to jest ważne, żeby chociaż na dzień dobry rzeczywiście wejść na chwilę. To jest w ogóle znaleźć bardzo minutę, naprawdę... minutę, żeby nie przywitać się na planie, tylko właśnie jeszcze tam. To jest start dnia zdjęciowego, to jest start i po prostu jak ten aktor będzie w złej formie, albo nie daj Boże, będzie z fochem, albo no, jesteśmy też często kapryśni, możemy mieć swoje, więc jak ktoś nas tam przy tym mizianiu uładzi, no tak. To jest naprawdę bardzo dobrze działa, to jest bardzo duża praca, że później aktor przychodzi, jak są dobrzy asystenci właśnie, jak ten aktor jest zadbany. I to nie jest kwestia próżności, czy takiego narcyzmu, daj mi kawę, daj mi herbatę, to jest moje krzesło,
hasło. To w ogóle nie o to chodzi. Tylko coś takiego, żeby nic nie wybiło z tego toru, z takiego toru, no, żeby móc się skoncentrować, tak, i robić swoje. Jesteśmy w pracy, będzie fajnie, może porozmawiać o tym, co za chwilę, jakie są plany na dzisiejszy dzień, czy no, parę słów, czy w ogóle... Wiesz, na przykład tak często się mówi o nas niesprawiedliwie, że aktor przychodzi na plan i oni gadają ciągle te same anegdoty. Pewnie też tak się z czymś takim spotkałeś. My nie opowiadamy anegdot, żeby je opowiadać. My się utrzymujemy w pewnej kondycji energetycznej, na pewnym poziomie emocji. Tak jak mówisz, to jest ten trening aktorski, to jest sportowy, trening, mięśnia, opowiedzieć ale coś. Ale też tego, że jesteśmy gotowi do pracy, jesteśmy cały czas pobudzeni, dlatego że wtedy ta emocjonalność to działa, że przechodzimy ze stanu do stanu, że jesteśmy plastycznie elastyczni. Nigdy o tym w ten sposób nie pomyślałem, ale pracując z Czarkiem Pazurą, no to po prostu na planie codziennie 30 anegdot. Ale rozumiem też teraz trochę, skąd to się bierze. On się utrzymuje. I nas rozbawi, jak gra w komedii, za chwilę wejdzie i zagra scenę, też będzie musiał rozbawić, tylko my się nie możemy już śmiać, bo jest kamera, dźwięk, więc on rozbawia tych, którzy potem to z kamery zobaczą. Więc to jest jakieś takie... Bardzo często to jest przełamywanie wstydu. Też. Na przykład, że przyjaźnimy się z ekipą, gadamy i się śmiejemy, dlatego, że ja później przy 30 osób pokazuję różne intymne rzeczy emocjonalne i ja też nie mogę się ich wstydzić. Ja z reguły na przykład znam ekipy. Z reguły to są ludzie, z którymi ja wiem, kto jest od czego, znam ich imiona. I to jest bardzo ważne też. Dlatego, że ja wtedy przestaję się wstydzić, a nie, że stoi jakieś stado obcych ludzi, ja się do nich nie będę odzywać i później ja mam grać, bo ja bym się wstydziła. Po prostu. Jakby tak po prostu wyjść z kampera i zagrać przed kamerą. Tak, no jest to, znaczy pewnie bym to zrobiła, ale wolę pracować w takiej atmosferze właśnie pewnego rozluźnienia, luzu. Poza tym, jak się dobrze pracuje w ekipie, jak jest dobra ekipa, to wiem, jak bardzo mogą pomóc. Mhm. Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do szkoły i twojego wykładania, bo interesuje mnie taka rzecz. Czy co jest takiego najważniejszego, czego nauczyłaś się, czego nie wiedziałaś w młodości, a co chciałabyś przekazać młodym aktorom i aktorkom? Zaufania do siebie, słuchania instynktu i dobrze pojętej pokory, bo to jest zawód, który wymaga pokory, ale nie takiej, że nagle ktoś mówi, Boże, ja nic nie wiem, nie mogę nic powiedzieć, starsi aktorzy mają rację. Nie, tak nie jest. Idź za swoim instynktem i uwierz samemu sobie. Może popełnisz błąd, to będzie twój błąd i z niego wyciągniesz wnioski. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ja nie mówię o jakimś, ja to wszystko wiem i tak dalej. To nie o to chodzi. Trzeba słuchać, obserwować, patrzeć na innych, ale mieć też swoje podejście do tego. Mówię, niech to będzie błąd, niech to będzie złe, ale dać sobie odważnie prawo do błędu. Czy ty tego nie wiedziałaś na początku? Ja źle pojęłam te pokory. Chciałaś słuchać? Tak, wydawało mi się, że wszyscy mają rację. Że jesteś plastelinką, którą można ulepić. Tak, tak, tak. A to nie jest tak. Kiedy był ten moment, w którym stwierdziłaś, że albo powiedziałaś, że nie, teraz stawiam na swoim i to moja intuicja będzie tu ważna? Były bardzo różne momenty. Pamiętam, kiedy Marek Walczewski w Teatrze Dramatycznym przyszedł do mnie po premierze chyba Ptaszek Zielonopióry Piotrka Cieplaka i powiedział, pani magisterku, on zawsze do mnie mówił, pani magisterku, nareszcie pani pozbyła się tego, co ma młody aktor. Mówi, bo młody aktor zawsze najpierw chce się pozbyć tekstu i nie daje sobie możliwości na pauzę. Bo ja byłam uczona, że na pauzę to trzeba sobie zapracować. Mówi, i się skończyło. I to był pierwszy taki moment w teatrze. A później zdziwisz się, ale Taniec z gwiazdami. Taniec z gwiazdami dał mi pewną wiarę, że to, co robię i to, co robię po swojemu i to, w jaki sposób się poruszam, nawet tańcząc, jest akceptowane i działa. To był bardzo przyjemny moment. Ale w jakiś taki wyrażenie siebie w interpretacji muzyczno-tanecznej? Tak, tak, w myśleniu, w moim guście. Czyli też podrzucałaś partnerowi pomysły na... Tak, robiliśmy ze Stefano, z którym się bardzo przyjaźnie, robiliśmy razem. Akurat mamy pewne pokrewieństwo duszy i pokrewieństwo wrażliwości. Jesteśmy zaprzyjaźnieni, bardzo się lubimy i nam było łatwiej tańczyć, bo no, on bardzo dobrze uczy. Ale przecież ja robiłam straszne błędy w krokach, tylko że też miałam świadomość, on mnie nazywał drama queen, bo jeżeli ja się myliłam, a myliłam się ciągle, no w każdym tańcu właściwie, no to wiedziałam, że muszę odciągnąć widza od nóg, czyli muszę zrobić coś, co potrafię. A co potrafię? Przekazać emocje. Czyli wchodziłam w emocjonalny wyraz. To też bardzo, bardzo fajne, co mówisz, bo na tym to polega i w tańcu, czy w grze na instrumencie chociażby można zagrać. Ostatnio miałem taką dyskusję chyba z dyrektorem Polskiego Radia Chopin, że można coś zinterpretować w ten sposób, zagrać po prostu nutki, ale jak przyjdzie ci interpretator, przyjdzie ci prawdziwy muzyk, pianista, który to nie zagra, tylko
emocje z siebie da, no to tu mamy do czynienia z czymś więcej. To samo w tańcu. No. To jest wspaniała rzecz, ten taniec. I teraz jak zagram w tym rosyjskim filmie i tam grałam tancerkę tango argentino. Bardzo długo tańczyłam tango, miałam wspaniałego trenera z Rosji, Sergieja. I też mi powiedział jedną świetną rzecz, bo przecież ja miałam braki techniczne. To nie jest tak, że od razu się nauczysz tango argentino. To jest dosyć skomplikowany taniec w ruchu, ale ma niezwykłą moc emocjonalną. I to, co wszyscy mówią, że żadna młoda dziewczyna, przepraszam was, ale nie zatańczy tak, jak dojrzała kobieta tango argentino, ponieważ trzeba mieć doświadczenie. I pamiętam to, jak przy tej mojej brakach technicznych, on nagle stanął, Siergiej, podniósł tak ręce do góry, powiedział, boch ty mój, powiedział, mówi, ja rozumiem, dlaczego się znaleźliśmy tutaj. Mówi, ty umiesz tańczyć tango, tylko pamiętaj, nie pokazuj tego każdemu. I ja sobie to wzięłam do serca. Czyli nie o kroki chodziło, tylko o pewną emocjonalność. Emocjonalność, ale że też nie każdemu masz tak się dawać i wypłukiwać i wszystko wywalać na wierzch. Nie, trzeba sobie też trochę na to zasłużyć. Dlatego to, co rozmawiamy o reżyserach, że niektórzy dostaną bardzo dużo i wydam wszystko, co mam w środku. Później sobie napełnię ten dzbanek na nowo, ten mój plecak, bo mogę wydać naprawdę wszystko. Tak, jak znajdziesz odpowiednią osobę, tak samo reżyser, który znajdzie odpowiedniego aktora, tak, który może mu zaufać i... Dobra, no to róbmy, nie? Wiesz, to obopólne jest. Tak, to jest jednak energia, to jest chemia, to jest intymny kontakt, tak naprawdę. Kiedyś na festiwalu w Gdyni widziałem panią, która przeprowadzała wywiad z Januszem Gajosem i kiedy zaczęła go dopytywać o czterech pancernych, pan Janusz się trochę zirytował, mówiąc, że proszę pani, przecież ja już to tyle razy opowiadałem, tyle razy mówiłem. Tak. Czy jest coś takiego, takie pytania, takie sytuacje w tych press junketach, tych spotkaniach, które cię właśnie irytują i których chciałabyś zawsze unikać, albo może wysłać takie memo wcześniej do dziennikarzy, o to mnie nie pytajcie, proszę, albo... Wiesz co, no na pewno, ale to wszyscy dziennikarze wiedzą, bo to wcześniej z reguły ustalane, czyli że nie rozmawiam o życiu prywatnym i jakby tego się trzymam i mówię tyle, ile chcę, a nawet jak ktoś sprytnie ode mnie wyciągnie na przykład i jest to jakiś wywiad, ja mówię, no ale pani ma świadomość, że jej tak to wytnę. Nie zautoryzuję. Tak, nie zautoryzuję. Są pytania, z jednej strony są takie, które się powtarzają i czasami to budzi moje rozdrażnienie, ale wiesz co, muszę też wychodzić z założenia, że nie wszyscy czytali wszystkie moje wywiady, więc może to być tak, że ktoś czyta to o tym po raz pierwszy, więc pytania, które się powtarzają, to są, a jak pani wyszła z roli Róży, jak to jest później wrócić do domu, czy jak to panią kosztowało, jak pani psychicznie z tego wyszła i b, dlaczego pani oddała Porsche? Porsche po Tańcu z Gwiazdami jest chyba najczęściej pojawiającym się, już teraz trochę mniej, ale był taki moment, kiedy właściwie mówiłam tylko o Porsche i wtedy prosiłam, żeby już o to Porsche mnie nie pytać. Bo to już jest naprawdę wszędzie. Tak? Znaczy nie, no bo w sensie, że ty tak mogłaś powiedzieć, że no tak, o tym Porsche, ale no. Ja przygotowując się tutaj na rozmowę z tobą, no rzeczywiście to w każdym rzeczywiście, prawie, tak, rzeczywiście było wywiadzie. Porsche i tak dalej, ale ja zobaczyłem, nie wiem, tam parę z tobą wywiadów, ale na pewno ich jest kilkadziesiąt czy kilkaset, więc jakby tak, ty, więc jak najlepiej staram o tym się, wiesz. Wiesz, zawsze jest najlepiej rozmawiać i są tacy dziennikarze i tak sobie robię taką, mam listę z moją agentką, że na przykład wiem, że z tym zawsze porozmawiam. A masz też czarną listę? Mam. Okay. Znaczy mam taką listę, wiesz, małą, ona jest krótka, ale na przykład ludzi, którzy nie wzięli pod uwagę mojej autoryzacji. O, to a już nieładne. No nieładne. Ale wiele razy słyszałem, że to tylko my w Polsce jesteśmy tacy, tak, którzy autoryzujemy. Czy to jest prawda? To jest podobno prawda i w ogóle prawo jest takie, że to jest dobry zwyczaj, ta autoryzacja i że my musimy, my dając, ja nie wiem, czy tak jest naprawdę, bo to by trzeba było prawnika zapytać, że ja wtedy zawsze podkreślam, poproszę do autoryzacji, że chcę autoryzować. Ja też już się tak przyzwyczaiłem, ale... No nie wierzę, że jesteśmy jedynym krajem spośród 200, które... To ma swoje plusy i minusy, bo z jednej strony, jeżeli oni wiedzą, że nie autoryzują, to co innego mówią? Mają takie, moim zdaniem, pieczątki, mają Kto? Bezpieczne... No ludzie, na przykład, nie wiem, na świecie, którzy nie autoryzują swoich wypowiedzi. Ale to oni wtedy są uczeni tego, żeby dokładnie, precyzyjnie mówić tak, tego, co, tak, to, co chcą. Tak, tak, i czasami pieczątki, żeby za daleko nie pójść, żeby unikać spontaniczności, bo nie wiadomo, co zostanie wyciągnięte. Pieczątki, czyli to samo wszędzie, tak, jakby wyuczone. Tak, pieczątka, że takie pytanie, czyli to odbijamy, to odbijamy, to odbijamy. Sprofesjonalizowane. Ja na przykład, jak idę na spotkania z ludźmi, to na przykład, jeżeli nie ma kamery, że mam spotkanie, nie wiem, no gdzieś jadę na jakieś spotkanie, to zupełnie co innego mówię, niż jak jest kamera, bo ja nigdy nie wiem, czy ktoś mi nie wyciągnie czegoś, co jest z kontekstu, co nie ma znaczenia, ale dobra, już tam luz, no po co jakieś doniesienia nieprawdziwe. Natomiast przy autoryzacji jestem dosyć rzetelna, ale podkreślam, że ja głównie autoryzuję siebie. Znaczy chodzi mi o to, że są dziennikarze, którzy rozumieją dokładnie, co ja mówię. I oni to zapiszą.
A czasami zapisanie po słowach, bez mojej mimiki tak. i intonacji, znaczy coś zupełnie innego. Więc ja muszę na papierze to zmienić, bo widzę, że nie wychodzi taki sens, o jaki mi chodziło. Bo ktoś nie potrafił jeszcze dodać paru słów mojej intencji, która jest w mimice czy w dynamice mówienia. Jest jeszcze coś takiego, z czym się spotkałem, że ktoś tak sparafrazował to, co powiedziałem, że naprawdę zabrzmiałem dwa razy mądrzej, niż jestem naprawdę. A to jest super. To jest super. No, to jest super. I wtedy tak. A czasem masz takich leniuszków, którzy tak. po prostu ci biorą dosłownie, spisują i masz... Czy ja tak brzmię naprawdę? Czy jestem takim idiotą? Nie, bo jesteś obcięty. No nie dajesz swojego zabarwienia. Jeżeli ktoś tego nie potrafi później spisać z twoim zabarwieniem, no to niestety... A czasami trzeba zmienić słowo. Czy siedzisz 3 godziny i autoryzujesz. No, i mówię, nie wierzę, że powiedziałem takie głupoty, a po prostu to jest inaczej, kiedy dokładnie, kiedy mówimy, a kiedy jest to zapisane. No ja nie wiem zresztą. Ja sama nie wiem. Ja nie mam. No mam niby dobrze tam z tymi mediami, jakoś umiem i mam paru naprawdę dziennikarzy świetnych i tak jak ostatnio był Paweł Smoleński, który mnie zachwycił jako dziennikarz. Jako oczywiście znany reporter, autor książek, tylko że on przyszedł na spotkanie. Pierwszy raz rozmawialiśmy do Woga, drugi raz do Gazety Wyborczej, teraz w pandemii. Po prostu nie robi notatek, on nie nagrywa. On mnie obserwował. Słucham? Tak. A skąd pamięta, co ten drugi był przez telefon, więc ja nie wiem, czy on to nagrał, czy sobie coś szkicował, ale on miał taki zeszyt o Wogu i to był jedna z najlepszych rzeczy, jaką ja przeczytam o sobie, to był rodzaj impresji. Czyli on pisze, macha ręką, uśmiecha się. I później to, co mówię, poprawiłam mu dwa błędy jakieś. Ja mówię, nie, to nie było tak, że coś tam. A on to zapamiętał? Chyba tak. I ja mówię, what? I drugi, i dlatego jak on do mnie zadzwonił do Gazety Wyborczej, żeby dać właśnie w czasach pandemii, to ja mówię, oczywiście, że tak. Bo to było śmieszne, bo on jeszcze do mnie mówi, czy pani zaliczy mnie do tego świetnego towarzystwa i nie będę musiał oddawać pani do autoryzacji tekstu? Ja powiedziałam, tak, panie Pawle, po pierwszej autoryzacji. I teraz wiem, że nie muszę autoryzować tego pana. A skręcę trochę temat. No. O ciuchach? Nie. O pędzelkach i o włosach. Gdzie chodzisz do fryzjera, Agata? Powiedz mi, bo ja... W czym uważasz, że jesteś dobra, a gdzie są jeszcze rzeczy, czy są jeszcze takie rzeczy w tym zawodzie, nad którymi jeszcze pracujesz? No cały czas pracuję, no co ty, no to... Ale tak cecha, o to jesteś w stanie, znaczy, czy podać, no, czy nazwać, się czujesz dobrze, pewnie, w czym? W czym się czuję dobrze? No tak. Na planie się czuję pewnie dobrze, to znaczy, to jest tak. Przed każdą rolą czuję wielką tremę, że coś, nie wiem, czy to ugryzę, pierwszy dzień jest zawsze na straty, nie lubię pierwszego dnia. Później jak chwycę, to zaczyna się przyjemność mocowania, nie tylko z postacią, ale też z samą sobą. Dosyć dużo zagrałam i też zaczynam ze sobą walczyć, żeby na przykład czegoś nie powtarzać. Czasami czas nie daje mi innej możliwości, musimy prędko zrobić, czyli korzystam z czegoś, co wiem, że już umiem. Z reguły gram, nazywam to silne ofiary, czyli kobiety, które są gdzieś tam prześladowane przez życie i przez różne sytuacje, ale które się nie poddają, a są naprawdę w różnych opresjach. Dlatego takie rzeczy moim zdaniem gram, bo z jednej strony robię wrażenie silnej kobiety, a z drugiej strony kamera widzi we mnie smutek. Kamera zawsze widzi w człowieku jakąś energię i nawet to robiłam ze studentami, żeby oni obejrzeli się z bliska na dużym ekranie i zobaczyli, co to jest za energię, która przebija się pierwsza. A jeszcze fajne jest zapytać innych, co sądzą. Właśnie to zrobiliśmy. Tak, no. Ja mówię, jak byście obsadzili swoją koleżankę? No i wychodziły bardzo ciekawe rzeczy, bo oni mówią, trochę taka patologia, trochę, naprawdę. I z każdego co innego bije. Ja jak się pojawiam w kamerze, to wiem, że mam smutek. I wiem też w związku z tym, że nie mogę go grać. Bo wtedy będzie rozpacz. To prawda, ale to jest rzecz, którą masz wrodzoną. Smutek? No tak, w sensie, tak, że to masz taką energię, to masz w twarzy, jak na ciebie patrzy kamera. Tego się nie nauczyłaś, w sensie, nie. Czy jest coś takiego konkretnego, w czym naprawdę czujesz się dobra? Na przykład właśnie w scenach takich, albo w ogóle, a może nie ma takich rzeczy, w sensie, żeby tak... Ja albo dobra. Zapamiętujesz tekst w sekundę. No bardzo się szybko uczę tekstu. No może do teatru nie, bo ostatnio miałam bardzo ciężki tekst teatru, to już zobaczyłam, że minął czas i kiedyś to tak szybko szło, a teraz jak musisz, nie możesz zmienić słowa i to ma tekst pewną fakturę, już jest trudno się uczyć. Trudniej. Natomiast ja umiem analizować. Na pewno umiem analizować postać, na pewno przeprowadzić. Umiem rozmawiać, jakby ją kolorować, czyli wybierać środki wyrazu, oczywiście w połączeniu z partnerem i z reżyserem. I to, co jest moim zdaniem dobre, no to Paweł Pawlikowski na przykład mówi, że on ma komfort pracy ze mną, bo ja nie myślę o tym, jak wyglądam i rzeczywiście nie myślę. I druga sytuacja jest taka, że myślę całością.
nie myślę tylko swoją rolą. Interesuje mnie udział mojej postaci w opowieści narracyjnej. Oczywiście reżyser zrobi, co z tego chce zrobić, ale jeżeli reżyser opowie mi, o czym chce to zrobić lub tą swoją narrację, ja będę potrafiła mu pomóc swoją postacią. To jest bardzo rzadka cecha. To z tych wszystkich rzeczy, które wymieniłaś, jak z mojej perspektywy, no. To jest gdzieś skarb, mówiąc, myśląc o tym, kogo... Ale ja myślę, bo... że my to mamy. Bo często aktorzy, z których spotykam na planie, z którymi pracuję, jest tak, że myślą właśnie o sobie. No to spróbuj z nimi porozmawiać. Coraz rzadziej się słuchają. Nie, będzie lepiej, kiedy ja będę uczestniczyła w spójnej opowieści. Oczywiście, moja rola, tak. A nie, że ja tutaj... I to bardzo zdziwiło, jak robiłyśmy Niewinne z Anne Fontaine. I na przykład Anne była w szoku. Bo myśmy z Agatą Buzek wieczorem do niej szły, mówili, Ann, zmieniłybyśmy scenę, ja bym tą kwestię oddała Agacie Buzek, tutaj byśmy zmieniły, żeby to było, że ona wtedy wyjdzie. Bo to zapracuje na 5 scen dalej i tak ona dalej. Ona miała takie oczy. No, i powiedziała, mówi, to jest nie do pomyślenia u francuskich aktorek. Ja mówię, no dobra, ale my jesteśmy nie po kursie aktorskim, my jesteśmy po wyższej szkole teatralnej. My myślimy również całością, narracją, tym, jak to się, jak to, w czym pomóc. No to jest ale bardzo to ważne. Mało tego, bo Aleksander Skarsgård z kolei w jakimś swoim wywiadzie powiedział jedną kosmicznie ważną rzecz, której brakuje młodym aktorom na potęgę, że i on, jak wchodzi, jest aktor, który się trochę stresuje, trochę się boi, trochę coś jest tam widać, że albo coś nie gra do końca tak, jak trzeba, to on robi wszystko, nawet kosztem swojej roli. Czy nie, że nie kosztem swojej roli, ale kosztem swojego... Rozumiem, że nie gra na siebie, tylko na niego. Tylko gra tak, żeby mu pomóc jak najlepiej, bo on wie, że jeżeli on zagra dobrze, a on zagra słabo, jego partner, to słaba jest scena i on też zagrał słabo. A jeżeli on trochę zejdzie do jego poziomu i mu pomoże, to scena będzie lepsza. To jest to myślenie. Są sytuacje, i na tym też polega pomoc, że czasami przy dobrym aktorze ten dobry aktor zagra całą scenę i za ciebie, i za siebie. Ale prawdopodobnie, gdyby miał mocniejszego partnera, wtedy by zagrał ją wybitnie. Dokładnie. Natomiast ja też uważam, partner jest bardzo ważny. W ogóle aktorstwo w moim przekonaniu w dużej mierze polega na słuchaniu. Jest to rodzaj pewnego tenisa i jak ty podajesz tak mi piłeczkę, to ja ci tak odbiję. Ja nie mogę w łazience przećwiczyć kwestii. Jak ja widzę, że aktor ćwiczy kwestię, to mówię Tak. Oj, tak, masz, tak. No i właśnie to jest to. Młodych aktorów, aktorki młode zaprosiliśmy na casting do 39,5 tygodnia. Z Tomkiem Karolakiem w finale grały i był problem ze słuchaniem. Może były zestresowane. Ale potem to przebijaliśmy. Nie to, że każda miała, tylko że zauważam jakąś tendencję do tego, żeby, że jest na siebie. Właśnie dlatego mówię o rozluźnieniu, żeby zrozumieć, że my nawzajem, nie wiem, no Stefano Terracino jak ze mną tańczył, to zawsze mówił tak, jesteśmy parą. Ja jako mężczyzna zrobię z ciebie kobietę, a ty jako kobieta tańcząc zrobisz ze mnie mężczyznę. My pracujemy na siebie. Ale no to i to oczywiście, jest dokładnie w to też ktoś mi powiedział w teatrze, że jeżeli ktoś gra króla, ale jeżeli 50 osób na sali nie będzie grało dwór, że to jest król, nie będą się nie kłaniać, króla. To nie będzie króla. Oczywiście, więc jakby, że tak. No, oczywiście, to jeszcze partnerstwo tak. Zbiorowe. Nie? Zbiorowe, tak. Przecież jak graliśmy Mary Stuart w teatrze Ateneum i to było godzina 45 właściwie zbiorowej sceny, no to ja wiedziałam, że moja Mary Stuart w dużej mierze zależy od moich kolegów. I to też to zaufanie, nie? Tak, absolutnie. Muzyka. 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 Posłuchajmy sobie czegoś. Kawiński, Night Call z filmu Drive z Ryanem Goslingiem. Uwielbiam. Znasz ten utwór? Tak. Fajnie się do tego utworu jeździ nocą. Tak, wiesz, gdzie jest najlepiej? Tam przy lotnisku, gdzie są takie światła. To jest a dwa, jak przejeżdżasz i przy dworcu centralnym masz ten taki wiadukt. Tak, i dokładnie. Wracamy po wysłuchaniu utworu z filmu Drive z Ryanem Goslingiem. Na pewno ten film widzieliście, jak nie, no to polecamy za Gatą Kuleszą. Tak, bardzo. W ogóle Ryan Gosling, dobry aktor. No nie mów, że nie. Bardzo dobry. No właśnie. Ja go lubię. Ja też lubię. Wiesz, kiedyś się wstydziłem powiedzieć na przykład, że lubię bardzo Johnego Deppa albo brata Pitta. Nie? Jak ty się wstydziłeś? Wstydziłem się, wiesz, zaraz ci powiem dlaczego. Byłem młody, chciałem być reżyserem i tak dalej, więc wymieniałem nazwiska typu... Których nikt nie zna. No tak, oczywiście. Żeby być, wiesz, nie? Oryginalny to raz, a dwa, że wstydziłem się powiedzieć, że Brad Pitt jest dobrym aktorem, bo wszyscy będą, a on jest tylko piękny, przystojny, dlatego gra. Są wybitni aktorzy. A wybitni, Leonardo przecież. O Jezu, no stanąć w pozycji, zagrać, pamiętać to, emocje z siebie wydusić, pociągnąć główną rolę. Świadomość. O Jezu, no to... Ale to się nauczyłem tego później. Troszeczkę lat minęło, żeby przestać być pretensjonalny, tylko zacząć być sobą. Pamiętasz i prawdziwy, wiesz. Pamiętasz Ryana Goslinga, jak on grał takiego faszyzującego, takiego skinheada.
Och, to była jedna z pierwszych jego ról. W jakim filmie? Właśnie się zastanawiam. Czy on tam na motorze jeździł? Nie. Ach, to widzisz. No dobra, trudno, to później. Jeden z pierwszych filmów, ale był świetny. Jezus, nie może nazista. Nam pomożecie. Nie nazista. Jak to się nazywało? Kurczę, tak. I on był taki wspaniały. No dobra, wy, może to wytniecie. No. Ja sobie to potem przycinam, wycinam. Ale nic złego nie... Nie wytniecie z kontekstu żadnego. Słuchaj, chciałem w tym wejściu porozmawiać o pracy. Trochę już o tym wspominałaś, ale o pracy z reżyserem. Mhm. Czego oczekujesz i czego wymagasz od reżysera? Wiesz, na pewno oczekuję tego, że... To jest taki masterclass dla mnie. Tak? Taki, nie no, żartuję, że posłucham, zanotuję nie, sobie. Nie, bo się teraz boję, że będę miała za dużą odpowiedzialność, żeby cię tego nauczyć. Żartuję. Pierwsze na pewno przestrzeni moje i jego, czyli ja muszę uszanować i zrozumieć jego przestrzeń, a on musi zrozumieć i uszanować moją przestrzeń. Jeżeli on mnie pobudzi, mnie zainspiruje, to ja mu bardzo dużo zaproponuję sama od siebie. I nie wiem, tak jest w przypadku, nie wiem, Smarzowskiego. Zresztą ja w ogóle miałam szczęście, tak jest w przypadku Pawlikowskiego, Janka Komasy, no nie wiem, Szumowskiej. Miałam to szczęście, że pracowałam z wielkimi reżyserami z naszego kraju. I oni po prostu coś ci sypią i coś powoduje, że ja to rozwijam i się nie boję im tego przedstawić i pokazać. Ich zadanie należy, ich zadaniem jest to, żebym ja się sama nie reżyserowała, bo ja nie umiem. I mogę zrobić dużo błędów, że na przykład mogę przegiąć albo nie dograć, czyli oni muszą zapanować nad pewną spójnością całości. Ale musimy mieć do siebie zaufanie, musimy mieć trochę poczucia, ja nie mówię, żeby się przyjaźnić, bo to nie o to chodzi. Rodzaj takiej bliskości, że ja pewne rzeczy, o pewnych rzeczach, jeżeli to jest trudna emocjonalnie rola, mu opowiem. Bo ja pokazując, grając pewne emocje, ja mu pokazuję naprawdę intymny wewnętrzny świat i on to trochę musi uszanować. Bo jeżeli ktoś to będzie miał za byle co, no to ja się schowam, zwinę i nic więcej mu nie dam. Ale to jest coś takiego, bo można dać bardzo wiele i oddać wiele, ale chyba wyłącznie, jeśli jest się dobrze obsadzonym. Tak. To znaczy też jest tak, że to nie chodzi o to, że reżyser ma mi wszystko dokładnie powiedzieć, co i jak, i się tam trząść nade mną i tam cały czas do mnie coś. Nie, to nie chodzi. To jest czasami jedno spojrzenie i my się rozumiemy w mig. Natomiast kiedy jest takie pytanie a propos tego, która rola dla mnie była najtrudniejsza, to zawsze mówię, trudna rola jest wtedy, kiedy ja jestem źle obsadzona. Kiedy ja czuję się bezbronna, kiedy ja nie wiem, gdzie mam iść. No właśnie. I czy bywałaś źle obsadzona? Wiesz co, no były takie jakieś, może nie, bo też z drugiej strony zawsze mam szacunek do tej, ale tak ewidentnie źle obsadzona byłam w radiu. I to była moralność pani Dulskiej. W Teatrze Polskiego Radia? Tak. Ja byłam, miałam tam zagrać Hankę. I to jest kompletnie dla mnie. Pamiętam, że była wtedy Ania Seniuk i Teresa Lipowska i one naprawdę starały się mi pomóc. To była po prostu nie dla mnie rola. Ja nie potrafiłam, czy ja to robiłam, ale to w ogóle było jakieś... To była masakra. Bo nawet jeżeli ja dostanę trudną rolę, emocjonalnie trudną, do przeprowadzenia, do tam rozorania się w środku i tak dalej, ale ja ją gdzieś rozumiem, ja muszę jej bronić, gdzieś ją pokocham, to nie jest trudna rola. Ona jest inaczej trudna. Jestem zmęczona. Ale jak jesteś źle obsadzony i nie możesz ruszyć z miejsca w żadną stronę, to jest męka. A w filmie nie miałaś czegoś takiego? W kinie? Żebyś była źle obsadzona, a może żebym tak myślałaś? A... Różne takie rzeczy się pojawiały, które ja robiłam, w których byłam... Ja na przykład chyba nie za bardzo czuję komedii. Znaczy, jeszcze tego nie wiem, ale na przykład tego bym się chciała byłaś nauczyć. Byłaś w kabarecie Olgi Lipińskiej. No, ale tam głównie tańczyła. Byłaś też, taki był serial internetowy Hela w opałach, chyba. Tak, no, jest rodzinka. A web terapii. Jest rodzinka. No tak, ale mi się wydaje, że to jest trudne dla mnie. No bo zobacz. Znaczy, jest coś takiego, że kiedyś było pozwolenie na większą formę, na w ogóle w aktorstwie. Aktorstwo się zmienia, tak. Zmienia się. Idziemy w kierunku takim, że rzeczywiście minimalizm, dokumentalnie, głębie, coraz więcej naturszczyków, amatorów gra, których się znajdzie, jak mają ciekawą twarz i osobowość, no to przyciągają. I aktorzy muszą wręcz ściągać swój poziom gry do wiesz, nie musisz ściągać, mikro, ale musisz, na przykład, panować. Przepraszam tylko, że na przykład jest Agata Trzebuchowska, i która przecież nie była aktorką, jak grałyśmy idę. Ja tylko musiałam zrozumieć, że w momencie, kiedy kamera idzie na nią, a ja gram zza kamery, muszę co innego grać. Na przykład. Mhm. Ale gdzie idę z tą swoją myślą i z tą formą jest to, że to się również zmienia w komedii. To również komedia już nie wymaga, chyba że taka jajcarska totalnie, no to rzeczywiście forma, bawimy się, wygłupiamy się, robimy miny, ale coraz bardziej komedia
bazuje na tym, że jest coś serio i że mamy po prostu sytuacja i świat dookoła sprawia, że to jest coś jest zabawne, a my wcale nie musimy grać i bawić i klaunować. Nie? Zawsze wszyscy mówią, że komedię trzeba grać serio, ale są tacy ludzie, którzy mogą grać tak zwanymi przysłowiowymi kubłami, czyli za dużo, i oni są wiarygodni. To ma na przykład Paweł Wawrzecki, to ma Hania Śleszyńska. Hanka może zrobić te miny, które gdybym ja zrobiła, to byłoby o Jezu, a ja jej wierzę. Ale to też jest zbudowane to, co mówisz. Z tym się rodzisz, nie? Tak. Ty masz ten to smutek, jak tak, masz poker oni face, mają oni wystarczy, że mrugną okiem i Wojtek Medzwaldowski na przykład. Tak, no, a wiesz, że to jest chyba rzadszy dar? Jak ktoś opowiada, to ja po prostu płaczę ze śmiechu, no. Ale to jest rzadszy dar, ta komedia, ta komediowość. Naprawdę, jak sobie pomyślę, no dobra, może Stanki. Stanki też jest taki, tak, prawda? Stankiewicz, Stanki też potrafi. Potrafi być Braciak, moim zdaniem, Jacek. Braciak, tak. On jak jest poważny, jak on opowie żart jakiś na full powadze. Tak. On jest, no ale on jest wybitnym aktorem. On chyba potrafi to i to. To jest rzeczywiście dar niewielu, ale ja również jestem przekonany, że no właśnie mówię, w takiej współczesnej komedii w pewnej sytuacji zbudowanej, jeśli ktoś tylko ma pewne poczucie humoru i pewną lekkość w grze i dobrze się to napisze, zmontuje, tak. I to poprowadzi, to jest większa pula aktorów, która mogłaby to zrobić. Wiesz co, bo ja myślę, że to też polega na tym, że to reżyser musi nad tym zapanować, właśnie, żeby aktor nie przegiął, żeby to miało wiarygodność i musi mieć poczucie humoru. To jest naprawdę, to jest bardzo trudne. No, myślę, że zobacz, że szybciej i łatwiej zrobić film dramatyczny o pewnym smutku, który gdzieś my w ogóle mamy chyba narodowo, ale co się dziwić, skoro szkoła filmowa jest w Łodzi. Nie, mówię o tym tylko, że są tam takie obrazy, tak, bardzo przejmujące, ale dotykające czegoś innego. Może gdybyśmy mieli szkołę filmową w Sienie, gdzie jest słońce i pizza obok, to może byśmy robili inne filmy. Ktoś też to powiedział, że no jak mamy, skoro jak ma być inaczej, skoro Włosi piją wino, a winogrona rosną i biorą energię ze słońca, a my pijemy wódkę, która jest z ziemniaka, która rośnie pod ziemią. Wiesz, ja tego nie neguję, bo uważam, że my jesteśmy świetni w pewnych filmach i naprawdę wspaniali, dotykający, ale komedie chyba są trudniejsze dla nas. Są potwornie trudne. Ale ty będziesz zrobił komedię teraz? Tak. Znaczy komediodramat. Ja wiesz co, ja się oscyluję w jakichś takich zabawiach. Czesku. Komediodramatycznie. Bardzo. Oj, czeski klimat to jest w ogóle coś, co właśnie, ja... To jest mistrzostwo. Mistrzostwo świata. Tak. No po prostu Miloš Forman i te w ogóle filmy lat 60. Straszne skutki awarii telewizora, Miłość blondynki. Dobrze, a Musimy sobie pomagać, który miał chyba nominację do Oscara. Widziałeś to? Musimy sobie pomagać? Nie widziałem. To jest film o II wojnie światowej, o Holokauście, który u nas przedstawienie tego tematu w ten sposób moim zdaniem by w ogóle nie przeszło. Ja patrzyłam na to, marzę o czymś takim. Boże, wspaniałe, musisz to obejrzeć. A Taika Waititi co zrobił teraz? Uwielbiam. No przecież ale ten tytuł. Jojo Rabbit. No. Ale wcześniejszy, taki widziałam jego film A Boy, to się nazywa Boy, tak, chłopiec. Krótkometrażowy? Nie. O Jezus, jaki świetny, obejrzyj to. A to tego jeszcze nie widziałem. Obejrzyj. Patrz, ile ja. To będzie nasze następne wejście. Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów. Pierwszy to był Dwa serduszka, Joanna Kulik, Marcin Masecki i Zimna wojna. Z tego to filmu jest, bo naszym gościem jest Agata Kulesza. Tak, to ja. Kocham Maseckiego i Kulik. Co nie? Tak. To jest coś w tym. Jest coś w tym. No, to są właśnie tacy ludzie. Są emocje. Są, jak to ja mówię, talent świeci i te akurat dwie osoby wchodzą i wypełniają światłem przestrzeń. A potem było Overture, Whiplash, Justin Hurwitz. No, fantastyczny film, wiemy. A dlaczego takie połączenie? No, bo Damian Chazelle współpracował z Joanną Kulik przy serialu Eddie, który możemy oglądać na Netflixie. Myślałam, że z tego powodu, że główny aktor z Whiplash dostał równorzędną nagrodę krytyków Los Angeles ze mną. Też, ale była Zimna wojna, Joanna Kulik, Agata Kulesza, Damian Chazelle. Też. Proszę bardzo. Ale też dlatego, że w tym ostatnim wejściu rozmawiamy o filmach i serialach. Co polecasz, co ostatnio oglądałaś? Albo może jest coś takiego ukochanego, które chciałabyś, żeby cały świat to obejrzał? Wiesz co, teraz w dobie pandemii, no to wiadomo, że tak jak każdy siedziałam i miałam tego Netflixa i HBO Go, żeby sobie pooglądać. Różne rzeczy widziałam, bo niektóre są wartościowe, inne mniej, ale nadrobiłam też. Na przykład Długa noc. Taki serial. The Night Of. Na?
którymś z tych dwóch. Wspaniały, to właściwie powiedział to ja mi wiem, Wojtek Smarzowski. Jest to wspaniały serial. Jeszcze raz, jak się nazywa? The Night Of, moim zdaniem. Mm-hmm. Po polsku Długa Noc to się nazywa. Wspaniały serial. Teraz rozpoczęłam, nie wiem, czy widziałeś, zaczął się taki nowy serial z, o Jezus, jak on, z Foxcatchera. Ruffalo? Jak on Mark nazywa? Ruffalo. A, tak. Na HBO Go. To z kolei też słyszałem o rodzinie, ale słyszałem, że to jest bardzo ciężki, smętny, taki dołujący, ciężki widziałam serial. Widziałam 3 odcinki, bo tylko 3 odcinki na razie są. Jest to wspaniałe. Aha. I w ogóle obejrzałam ten film i uważam, że tak, po pierwsze grają rewelacyjnie. On tam gra siebie i swojego brata bliźniaka. Jest bardzo ciekawie kręcone. A na dodatek jest to jeden chyba z niewielu ostatnio takich seriali, który opowiadał mężczyźnie o waszej wrażliwości. Mhm. Teraz się bardzo dużo mówi o nas. O kobietach? Tak. O tym, jak my żyjemy, jak sobie dajemy radę. Wy jesteście trochę zostawieni na boku, moim zdaniem. Z czym macie problem, też moim zdaniem. I trudno wam się ukonstytuować na nowo. Ale dobra, to zostawmy, bo nie o tym chcę mówić. Ale chodzi o to, że ja obejrzawszy te 3 odcinki, nagle pomyślałam, Jezus Maria, to jest takie piękne. My jesteśmy tak kompletnie inni, iż dopóki nie zrozumiemy, że my jesteśmy tacy inni, ale równowartościowi, i się nie zaakceptujemy, to się nigdy nie dogadamy. Naprawdę ten film mnie wzrusza. To się nazywa to wiem na pewno, tak się nazywa ten serial. On dopiero wchodzi na razie, ale o wrażliwości, o unikaniu bliskości, o takiej męskiej zawziętości. No naprawdę pięknie jest to rozegrane i pięknie zrobione. Bardzo mi się podobają zdjęcia, bardzo ta inscenizacja mi się podoba. No, nie wiem, to są takie sytuacje, kiedy czasami myślisz też, przecież ja się na tym nie znam, że myślisz o zdjęciach i inscenizacji, na przykład Manchester by the Sea. No, tak. To jest mistrzowsko zainscenizowany. No, tak. Dla reżysera uważam pewne rzeczy, żeby tę scenę przedstawić, to w ogóle jest, no to patrzcie i się uczcie, jak to jest zrobione i że nie trzeba być cały czas kamerą przy oku, żeby opowiedzieć naprawdę bardzo dramatyczne sytuacje. Obejrzałam Unorthodox, no okej, okay. Ale taki zachwyt, no to teraz te 3 odcinki, to bardzo żałuję, że jestem zła nawet, że nie ma tego w całości. No to wiesz, też o tyle fajnie, że żyjesz tym, że czekasz, że to też są fajne emocje. No ale teraz wyjeżdżam i się nie doczekam. No ale dobra, wrócę i wtedy to jest coś. To jest internet, to nie jest, to możesz sobie zobaczyć. Tak myślę, co taki. Opowiedz, no Sukcesja mi się podoba, jak jest grana. Uważam, że jest bardziej też jak zrobiona. Tak, tak, tak. No to już, to prawie każdy, kto tu przychodzi ostatnio, wspomina Sukcesję, ale warto o tym mówić i warto o tym cały czas przypominać. Też dobre aktorstwo, no to jest bardzo dobre aktorstwo. Wow. Moim zdaniem. Ale jak to jest też napisane, szekspirowski dramat, wiesz. Wiesz, co jeszcze wspaniale było zagrane, bo ja się rzadko tak zachwycam na przykład, że to zwraca moją uwagę. Raczej ja jestem jak dziecko oglądam, że ja tak oglądam fabułę i Fosse Verdon, czyli o Bob Fosse, który zrobił Kabaret i jego żona Verdon i to jest taki miniserial też o nich, o ich małżeństwie, o tym, jak on budował choreografię, o twórcy, o właśnie nierówności, kiedy talent jest nierówno rozdzielony lub o rywalizacji między parą artystów. I tam jest jedna z aktorek, zresztą ona grała w Manchester by the Sea, czyli Michelle Williams, którą uważam za aktorkę wybitną. Wybitną. Blue ona Valentine też, tak, grała. Z Ryanem Goslingiem, ale ona też ma coś takiego w sobie, taką melancholię, jak się kamera na nią spojrzy i ona jest... Wiesz co jest? Na poker face. Jest coś takiego, moim zdaniem, co w aktorstwie, szczerze mówiąc, uważam, że to jest największa siła. Ale trzeba być do tego odważnym człowiekiem. Że ty się zidentyfikujesz z postacią, którą ja gram, jeżeli ja pokażę słabości tej postaci. No. A ja te słabości mogę je zagrać w momencie, kiedy je przepuszczę przez siebie, czyli trochę muszę odkryć swoje własne słabości. I z jednej strony potrzebna jest na to odwaga, a z drugiej strony te słabości robią największą siłę opowieści o człowieku. Siłę przyciągania taką mają, to tak, prawda. Identyfikację, ale to jest też, mówią, ja też jestem słaby, też tak mam. To jest to dokładnie, o czym mówiliśmy, czyli aktorstwo teraz się zmienia, w tę stronę idzie, że nie mamy jakąś właśnie coś musimy zagrać formę, nie? Musimy odsłonić siebie, żeby to było
prawdziwe. Tak, zobacz, jak się zmienił na przykład status i taki wizerunek gwiazdy. Kiedyś gwiazda, prawda, to była w futrze, rzęsy, kapelusz, fifka, niedostępna. A teraz dresik, czapeczka. Nagle ktoś mówi, ej, on jeździ metrem. On wybiera film, on mówi, nie chce już grać, chce sobie spokojnie siedzieć na wsi. Ej, ona jest fajna, to jest taka dziewczyna z sąsiedztwa. Zmieniła się w ogóle taka perspektywa. Bliżej on jest normalnym ludzi. Człowiekiem, jak my. James Bond dostaje kulkę na początku tam którejś z ostatnich tych serii. Czy on też jest tym, który dostaje, który też błądzi, który też... To jest siła. Tak. Zobaczymy, w co pójdzie dalej, bo może za chwileczkę pójdziemy w totalną formę, na przykład przedziwną, awatarową. Może aktorstwo będzie polegało, tak jak życie teraz, jak widzę, polega na tym, że zestawiamy ze sobą swoje zdjęcia, najlepsze z reguły, które wybieramy, jakie mamy, czyli te, które pokazujemy na portalach i wydaje nam się, o, ja z tym pasuję, bo jesteśmy oboje ładni. Czyli jakieś awatary zapominamy o prawdziwym człowieku, bo się nie spotykamy face to face, tylko są różne takie, prawda, portaliki, w których ludzie się nawet kochają. Przez internet. Dzięki swoim SMS-om. Życzę im wszystkiego dobrego. Ja jestem analogowa, ale... Na pewno nie zajdą w ciąży, wiesz to. No tak, to rzeczywiście. No, nie będzie dyskusyjne. Chodzi tylko o to, że może być moment, że przyjdzie aktorstwo, które będzie trochę takie, że będziemy grać jak, wiesz, jakby symbolem, skrótem psychologicznym. Nie wiemy, co to pójdzie. Ciekawe. Teraz są czasy dokumentalnego grania. Tak. Póki co jest w tę stronę, chociaż od czasu do czasu czasem jak coś wyskoczy z takiej formy, to masz takie, ale fajnie, zobaczmy, nie? Tak, to jest fajne. Albo gdzieś tam oscylowanie na granicy tej dokumentalności, tej formy. Ja to mówię taki centymetr trudne. Nad ziemią. To jest takie to jest trudne. Coś, co mnie na przykład najbardziej kręci. Mm-hmm. A co... Do czego się przymierzasz teraz? Do Wojtka Smarzowskiego, Wesele 2. A... No ale nie mogę nic odpowiedzieć. No ale ja nic nie jeszcze mam parę jeszcze mam parę takich projektów w przygotowaniu, ale nie mogę powiedzieć, więc mogę powiedzieć, co czeka, co takiego czeka na premierę, czyli Parkiet Aleksandra Mindadze, rosyjski film. Bardzo ciekawy arthouse, naprawdę niszowe to, kino. Z Andrzejem Chyrą. Później Magnezja Maćka Bochniaka, czyli polski western. Mhm. Bardzo dziwny i ciekawy projekt, jestem niezwykle ciekawa. 25 lat niewinności, sprawa Tomasza Komendy. W reżyserii Janka Cholubka. To we wrześniu w kinach miałoby być. Tak, to będzie trudny film, bo trudno go oceniać jako dzieło filmowe. Trudno oceniać scenariusz, zdjęcia, naszą grę w momencie, kiedy, no nie wiem, ja poznałam tę rodzinę. To jest straszny kaliber tej historii. I Małgośka Szumowska, Masażysta chyba. Nie wiem, jaki jest dokładnie teraz nowy tytuł, bo to było Wonder Żenia, później chyba Masażysta, więc na razie mam te filmy, które wejdą do kin. Myślę, że niebawem, no bo w tym roku nie ma Gdyni, tak? Niestety, chociaż jeszcze są dyskusje. A są. Żeby może jeszcze coś zakombinować, wrócić online, coś tam, wiesz, walczą środowiska, gildie reżyserów, KIPA. Jeszcze nie jest postawione ostatnie zdanie, chociaż no, już zapadła decyzja, że nie będzie, no tak, ale jeszcze walczą. Chyba z drugiej strony musimy zobaczyć, co się stanie po tym rozluźnieniu, tak? Czy to nas dorwie na nowo? Po tym, jak wejdą do kin od 6 można już do kina wchodzić. Tak. No, zobaczymy. To trochę mam, widzisz. Trochę tak, rzeczywiście. Dzięki bardzo, że znalazłaś czas na nasz tutaj, na spotkanie w Radio Campus. Dzięki, Alek. Życzę ci, żebyś zrobił niebawem fajny film. Ja ci życzę. Wiesz, co ci jeszcze życzę? Ja ci życzę, żebyś później mógł sobie przychodzić do takiego radia studenckiego i się tak mądrzyć jak ja. A dziękuję. A ja życzę, żebyśmy my może kiedyś zrobili film. Ale coś fajnego napiszesz. Coś fajnego napiszę. Super, dobra. I nie krzyczysz na planie, bo wtedy koniec. Nie, ja jestem grzeczny. na koniec posłuchamy Room Diary Christophera Younga z filmu Room Diary, czyli dziennik zakrapiony rumem z Johnnym Deppem. Film kiepski, taki średniawy, nie ale muzyka tego. Jest fenomenalna i ten saksofon to wprowadza w dobry nastrój i mam nadzieję, że wprowadzi słuchacze Radia Campus na resztę niedzieli. Kończymy ciąg dalszy kinematografii. Moim gościem była Agata Kulesza. Dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiamy. Hej.